Brawa na obojętność i Simon Tyls, pamiątkowa patera rzucona przez kapitana Szymona. I sędzia pan Dawid Cieśni od Wiskiem dał sygnał do rozpoczęcia. Pierwszy obrazek, jak już tutaj mamy bramkę. Kolejna akcja Górnika. Uderzenie z dystansu, ale nie ma drugiej. 1-0 dla Górnika po bramce z 6 minuty Piotra Krawczyka. Teraz kolejna akcja. I kolejna świetna interwencja. Ponad 30 metrów od bramki Sławii Łukasznicka. Bezpośrednie uderzenie, ale piłka. Całe tutaj z kilku stosunki. Teraz działacze zbierają na zegar wojskowy uderzenie. Kolejna Górnika i 2-0. Ismael Bajdo. Wolczerem, ale w tym czasie Żydna Kajdur z tego, że wylicował grę, także staje przed szansą zdobycia bramki. Broni Marcin Wójci. Łukasz Kula jest korytarzem z uznaniem, który ma bardzo formalne dośrodkowanie. I będziemy... Mokwiński ustawił piłkę z niego się po 30 metrów od bramki Górnika. Jeszcze Górnika, będzie kolejna bramka, tak jest. Ismael Bajdo, szybka bramka.
Gdy dzieci potrzebowały tylko opieki, odeszły w zapomnienie. Współcześnie istnieje wiele możliwości wspierania ich rozwoju od najmłodszych lat. W Misiakowym Domku w Rudzie Śląskiej maluchy mogą poznać cały świat od podszewki. Misiakowy Domek oferuje kreatywne warsztaty dla dzieci i młodzieży. Oprócz tradycyjnych form zabawy, dzieci mogą skorzystać z unikatowej groty solnej. To niezwykle barwne miejsce, gdzie najmłodsi mogą znaleźć chwilę wytchnienia, a przede wszystkim spędzić czas w zdrowym mikroklimacie.